8 maja obchodzimy Dzień Położnej. 4 dni później Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. Dzisiaj w rankingu najbardziej poważanych zawodów w Polsce pierwsze miejsce zajmują strażacy i właśnie pielęgniarki. Myśląc o trudnym, odpowiedzialnym, a obecnie też chyba niebezpiecznym zawodzie pielęgniarek, nasuwa się jedno słowo – bohaterki. No dzisiaj, po 2 miesiącach trwania tej pandemii, tej sytuacji, no to możemy powiedzieć, że już troszeczkę jesteśmy zaznajomione z tym problemem, oswojone z pacjentem, sposobem, w jaki musimy teraz pracować, tym po prostu, w jakich warunkach musimy pracować. Już troszeczkę tak wygląda sytuacja, na pewno lepiej niż na początku. Najtrudniejsze dla mnie jest rozbieranie jednak, bo to już jest praca z materiałem skażonym. No i to kontrolowanie się, utrzymanie higieny, tego reżimu sanitarnego. Chyba z początku było troszeczkę nerwowości i stresu, ale ogólnie my z pacjentami raczej nie mamy problemów. To bardziej jak ktoś przyjdzie na wymaz, jak jest zdenerwowany. Nasi pacjenci, wiadomo, że są zestresowani, ale po jednym, dwóch dniach, jak nas poznają, no też troszeczkę odpuszczają, też są troszeczkę spokojniejsi. Natomiast osoby, które czekają na wymaz, no tutaj stres jest większy i wiadomo, że też różnie bywa. No najtrudniejsze były te pierwsze momenty, jaki to będzie pacjent, jak to będzie wyglądało, jak my mamy wrócić do domu. To było pytanie, które się pojawiało najczęściej. Co my mamy ze sobą zrobić, z naszymi rodzinami, jak my mamy się zachować. No ale tutaj najważniejsze jest to, że w naszym wspólnym gronie miałyśmy duże wsparcie. Nie było tutaj jakiejś wśród nas paniki, jakiejś takiej większej. Było to, że wzajemna jakaś taka rozmowa, wymiana cały czas, wzajemne wspieranie się, to nam bardzo dużo pomogło i myślę, że, no, że pomału jakoś tak przekonałyśmy się, że możemy pracować i pomagać tym ludziom. Jest to też w sumie, można powiedzieć, że większość z nas odnalazła się w tym, właśnie w tej sytuacji niesienia tej pomocy i naprawdę no, w tym momencie stanęłyśmy na takiej, to był czas takiej wielkiej próby dla nas wszystkich, że jednak ten zawód wybrałyśmy i potrafimy stawić czoła wszelkim przeciwnościom po to, żeby rzeczywiście pracować, pomóc ludziom, bo wszyscy tego od nas oczekują. Ja się nie przyznaję w miejscach publicznych, tak, że pracuję w szpitalu, ja jestem pielęgniarką, bo to się teraz wiąże bardziej z falą hejtu i jakiejś takiej złości, obaw, niepokoju niż przyklaskiwaniem naszej pracy i naszej służbie. Póki co się nie przyznaję. Zmieniłam miejsce zamieszkania, nie mieszkam w domu, bo moi rodzice są starsi, no ale nie przyznaję się, gdzie mieszkam. Ale też zachowuję wszelkie zasady, żeby nikogo nie zarazić. Mieliśmy wymazy, jesteśmy ujemne, ale stres jednak zawsze jest, także nie chciałabym komuś zrobić krzywdy. Ja tutaj chciałam złożyć największe wyrazy uznania, podziwu, szacunku. Są to emocje, które towarzyszą nam od początku. Byłyśmy tutaj w kontakcie z panią oddziałową, z koleżankami. Wiedziałam, zdawałam sobie z tego sprawę, jak ogrom naprawdę nakładacie swojej własnej pracy, zaangażowania w to, żeby wykonywać świadczenia, które w tym momencie stały się bardzo trudną pracą. Jest to zadanie wymagające ogromnej odpowiedzialności, zaangażowania. Ja za to wszystko przeogromnie chcę wam podziękować. Podziękować za to, że jesteście tutaj od samego początku. Mamy maj, ten maj zawsze świętowaliśmy na naszych uroczystościach. Nie mamy takiej możliwości. Ta sposobność, którą dzisiaj tutaj mamy, jestem za to też ogromnie wdzięczna, że mogę przekazać te życzenia. Życzenia dużo, dużo zdrowia, zadowolenia, ogromne podziękowanie za to, że jesteście i również ogromne wyrazy uznania, szacunku.